Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w Księgarni Gazety Polskiej w Warszawie na ulicy Nowy Świat 34. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o dalszych przygodach Sergiusza Piaseckiego w okresie wojny i tuż po niej, no i książkach, które dzięki tym przygodom powstały. Otóż kiedy Sowieci zajęli wschodnią część Polski, oczywiście Sergiusz Piasecki znalazł się pod okupacją sowiecką, ale ponieważ mieszkał niedaleko Wilna, potem był w Wilnie, więc razem z Wileńszczyzną, kiedy Sowieci przekazali ją czasowo Litwie, zamieszkał na Litwie, a później oczywiście pod okupacją niemiecką, no i w końcu znów przyszli Sowieci. Kiedy Sergiusz Piasecki pozostał w Wilnie, jeszcze za czasów litewskich, czyli 39-40 rok, związał się z organizacją podziemną. Był w grupie Zygmunta Andruszkiewicza, która później przystąpiła do AK. Oczywiście trzeba pamiętać, że w momencie zajęcia Litwy przez Sowietów w 1940 roku również rozpoczęła się kolejna okupacja sowiecka dla Sergiusza Piaseckiego, który jakoś ją przetrzymał, dlatego że przede wszystkim starał się nie rzucać w oczy. Sergiusz Piasecki miał do AK stosunek niejednoznaczny. Znaczy oczywiście popierał AK i walkę o niepodległość, ale uważał, podobnie jak Józef Mackiewicz, że Armia Krajowa, a wcześniej ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, przyjmuje pozycję zbyt prosowiecką. To znaczy, ZWZ AK był zmuszony do traktowania Sowietów jako sojusznika naszych sojuszników, czyli Wielkiej Brytanii. Ale Sergiusz Piasecki uważał, że należy walczyć z Sowietami, że to jest główne zagrożenie dla Polski. No i jak się okazało, miał rację. To go łączyło z Mackiewiczem. Wprowadzony przez Zygmunta Andruszkiewicza do AK, Zygmunt Andruszkiewicz został szefem komórki wywiadowczej w AK, a Sergiusz Piasecki został szefem oddziału egzekucyjnego. To znaczy Sergiusz Piasecki wykonywał wyroki śmierci ferowane przez podziemny sąd państwa polskiego. Do takich słynnych akcji Sergiusza Piaseckiego należą dwie. Pierwsza to jest zastrzelenie Ancerewicza 16 marca 1943 roku. Ancerewicz był redaktorem naczelnym Gońca Wileńskiego, takiej gadzinówki niemieckiej. I druga wielka akcja 13 czerwca 1943 roku, włamanie się do biura będącego pod obserwacją gestapo i wykradzenie nieznalezionych przez gestapo, a schowanych tam materiałów wiadowczych. Jak to było? Otóż w 1943 roku został aresztowany de facto szef Sergiusza Piaseckiego Zygmunt Andruszkiewicz. Zresztą zginął na gestapo, nawet nie wiemy kiedy. I pozostało jego biuro. Gestapo tego biura nie odnalazło, ale tam była cała dokumentacja. Sergiusz Piasecki włamał się, wyniósł dokumentację, a wśród papierów był memoriał Józefa Mackiewicza sporządzony dla AK z wizyty Mackiewicza w Katyniu. Więc w ten sposób można powiedzieć, że po raz pierwszy Sergiusz Piasecki uratował Mackiewicza, bo gdyby te dokumenty dostały się w ręce gestapo, byłby dowodem na współpracę Józefa Mackiewicza z AK. Po raz drugi, jak już wspomniałem, opowiadając o książkach Mackiewicza, Sergiusz Piasecki uratował pisarza, odmawiając wykonania wyroku śmierci na Józefie Mackiewiczu, wyroku śmierci wydanego przez sąd podziemny w wyniku
operacji, kombinacji operacyjnej przygotowanej przez agenturę sowiecką. Temu okresowi okupacji miała być poświęcona trylogia. Z trylogii Sergiusz Piasecki zdążył tylko napisać dwie części. Pierwsza to jest Człowiek przemieniony w wilka. Człowiek przemieniony w wilka opowiada o historii Polaka, który przebija się na Białoruś, tam dostaje się pod okupację sowiecką w 1939 roku, aresztowany przez NKWD oczywiście ucieka i przedostaje się na Litwę, gdzie związuje się z polską organizacją podziemną. I okres tej książki zamyka się latem 1942 roku, to znaczy jest to od 1939, od okupacji pierwszej sowieckiej, poprzez okres litewski do drugiej okupacji sowieckiej. Dalsza część, czyli lata 1942-1943, stały się tematem drugiej książki z serii, z trylogii Wieża Babel dla honoru organizacji. Jest to książka z kluczem, albowiem występują tutaj konkretne historyczne postacie. To znaczy tutaj właśnie Sergiusz Piasecki opisuje całą sprawę Andruszkiewicza. Występuje tutaj również Mackiewicz pod pseudonimem Jachniewicz-Jaszkiewicz, a sam Zygmunt Andruszkiewicz występuje jako Andrzej. Ciekawe, że również Sergiusz Piasecki, tak jak został opisany przez Józefa Mackiewicza, tak jak Józef Mackiewicz został opisany przez Sergiusza Piaseckiego w tej książce, tak w Nie trzeba głośno mówić, Mackiewicz opisał Sergiusza Piaseckiego, jego brawurową akcję włamania się do biura Andruszkiewicza. Zresztą w rzeczywistości Sergiusz Piasecki został za tę akcję odznaczony brązowym krzyżem walecznych z mieczami. Tak więc jest to bardzo ciekawa książka. No niestety pisarz w sierpniu 1964 roku zaczął pisać trzecią część, no i niestety zmarł po dwóch tygodniach we wrześniu 1964 roku, a planował, że trzecią część skończy w listopadzie 1964 roku. Trzeba powiedzieć, że w tych książkach Sergiusz Piasecki inaczej przedstawia Armii Krajową. Opisuje no, to, czego zwykle się, o czym zwykle się nie mówi. Pokazuje, jak w podziemiu polskim trwały rozmaite gry personalne, zawiści, jak usiłowano się wygryzać, awansować, przypisywać sobie rzekome zasługi i tak dalej. Więc jest to bardzo prawdziwy obraz podziemia. Z jednej strony akcje bohaterskie, a z drugiej strony no, proza życia organizacji podziemnej, gdzie występują takie same napięcia i konflikty jak w życiu naziemnym. Po zajęciu Polski przez Sowietów Sergiusz Piasecki, podobnie jak Ferdynand Goethel, nie udał się od razu na emigrację. Przez rok Sergiusz Piasecki ukrywał się w Polsce i to z powodzeniem, mimo że był bardzo no, energicznie poszukiwany przez bezpiekę jako wróg Sowietów, no, można powiedzieć numer jeden już od lat 20. W grudniu 1945 roku Sergiusz Piasecki przedostał się na zachód i skierowano go do drugiego korpusu we Włoszech, był w drugim korpusie, a potem wyjechał do Londynu i tam osiadł, tam dalej kontynuował swoje dzieło. Jak już mówiłem, najpierw wydał trylogię mińską o życiu złodziei mińskich w czasach, kiedy Mińsk zajęli bolszewicy w 1919 roku, a następnie
1948 roku napisał rzecz humorystyczną Siedem pigułek Lucyfera. Siedem pigułek Lucyfera jest satyrą. Otóż o Siedem pigułek Lucyfera opowiada o przygodach diabła dziewiątej kategorii Marka. Diabeł dziewiątej kategorii Marek był dość leniwy, zasnął w piekle, nie dopilnował, ogień pod kotłami zgasł i 50 dusz zmarło. Wobec czego został diabeł Marek skazany na zastąpienie tych 50 grzeszników nowymi. No a ponieważ w piekle czytano prawdę, więc postanowiono wysłać diabła Marka na najtrudniejszy teren, do kraju, gdzie panowała sprawiedliwość oraz dobrobyt, czyli do Polski. No i Sergiusz Piasecki opisuje życie w Polsce Ludowej i jej zarania, czyli w latach 45-46. Podstawą stały się rozmaite notatki prasowe, dokumenty, zapiski, które Sergiusz Piasecki zdołał wywieźć z Polski. W roku 1951 Czesław Miłosz postanowił, że już wystarczy służyć komunizmowi, tym bardziej, że zbliżał się okres ewentualnego powrotu do ojczyzny i wybrał wolność, pozostał na emigracji, schronił się wówczas w kulturze u Giedroycie, tam mieszkał. A na emigracji rozgorzała dyskusja na temat postawy Miłosza, który najpierw służył komunizmowi jako atasze kulturalny Polski komunistycznej w Paryżu, a potem oświadczył, że jednak pomylił się, komunizm jest zły i wybrał wolność. Miłosz tłumaczył, że on nie służył Bierutowi, komunizmowi i Sowietom, tylko służył Polsce jako atasze kulturalny. No i wówczas Sergiusz Piasecki, który należał do największych krytyków Miłosza, postawił zasadnicze pytanie, czy gdyby to Hitler zwyciężył i stworzył Polskę jako dodatek do Niemiec hitlerowskich, a Czesław Miłosz zostałby atasze kulturalnym takiej hitlerowskiej Polski, czy wówczas również twierdziłby, że służył Polsce, a nie Hitlerowi? Sergiusz Piasecki zajmował na emigracji takie same bezkompromisowe stanowiska jak Józef Mackiewicz, zresztą oboje się znali i przyjaźnili, i dlatego żył na pewnym marginesie. Następną jego książką, wydaną w 1957 roku, ale tak naprawdę pisano od 1946 roku. Były zapiski oficera Armii Czerwonej. Jest to na równi z Kochankiem Wielkiej Niedźwiedzicy literacko najlepsza książka Sergiusza Piaseckiego. Otóż w tych zapiskach Sergiusz Piasecki przedstawia świat widziany oczyma oficera Armii Czerwonej. Materiały do książki zbierał Piasecki jeszcze w czasie okupacji i tuż po wyzwoleniu. Te materiały to po prostu były rozmowy z trzema oficerami Armii Sowieckiej i na podstawie tych rozmów powstała owa książka. To jest śmieję się, bo świat widziany oczyma oficera Armii Czerwonej to po prostu świat widziany z Czerskiej. Oczywiście no, same dekoracje są inne, ale sposób rozumowania, totalizm myślenia jest ten sam. Ci Państwo, którzy mieszkają w Białymstoku albo w pobliżu, mogą udać się do Teatru Dramatycznego imienia Węgierki, gdzie zapiski oficera Armii Czerwonej zostały wystawiane i są z wielkim powodzeniem grane. Niestety Sergiusz Piasecki zmarł we wrześniu 1964 roku i już, jak Państwu mówiłem, trzeciej części Wieży Babel nie napisał.
W okresie komunizmu był człowiekiem wyklętym, nie wolno było pisać o jego książkach, jego książki po prostu nie istniały. Mimo że przed wojną należał do czołówki najbardziej popularnych pisarzy, a jego książki sprzedawały się w największych nakładach. Ale w ciągu 20 lat III RP Sergiusz Piasecki również miał ciężki żywot. Nie wrócił do łask. Dopiero teraz jego cała spuścizna została wydana, no ale oczywiście nie przeczytacie Państwo w oficjalnej prasie żadnych recenzji, ani nie przeczytacie o Sergiuszu Piaseckim. Za to możecie sami przeczytać jego powieści. Dlatego zapraszamy do księgarni Gazety Polskiej. Tutaj wszystkie książki Sergiusza Piaseckiego, widzę, jeszcze stoją na półce. Dziękuję bardzo.